Ja tak w Wrocławiu rozwinięty taki temat tabu, ponieważ niektórzy nie potrafią wysłać roślin, znam takich. Niektórzy wysyłają rośliny, ale nie chcieliby powiedzieć, jak to robią. To mnie dobywa. Więc w taki sposób. Do wysyłki roślin potrzebne są punkta rośliny. Jeżeli ich nie posiadamy, to wysyłka traci na ten sens. No chyba, że robimy sobie jaja. Folia bąbelkowa. Co najmniej 16 metrów. Zszywacz. To jest mój wymysł, nie musi być zszywacz. A co tu jeszcze? Gazetka. Chcę sobie ją wcześniej przeczytać, żeby nie przegapić jakiejś okazji. A to później. Taka gazetka, która jest formą izolacji termicznej i jest znana już od czasów mniej więcej II wojny światowej, kiedy bardzo często robiono sobie onuce z papieru. Tak, to była bardzo ciekawa informacja, myślę, że bardzo pomocna. Potrzebna nam też będzie paczka. Tekturowe pudełko, w które wsadzimy to całe jest test. Dobra, co robimy najpierw? No, oprócz przeczytania tejże gazetki, najlepiej wybrać taką, która ma dwie strony. Ta niestety jest dosyć kiepskiej jakości. Tak będę tutaj reklamował sklepu. Ale przydałaby się taka, która będzie miała dwie strony. Łatwiej po prostu zawinąć roślinę. Pobieramy roślinę. Układamy ją bezczelnie. Chociaż może być i tak. Albo jakąś większą gazetę, to jest tylko przykładowy sposób. Zawijamy ją w te papierki. Fatalnie to wyszło. Ja wiem, fatalnie, bo zły papier do tej rośliny wybrałem. Ale okidoki. Może tak być. Zawijamy górę. Nie łamiąc tam liści, ani niczego innego. Ciachamy zszywaczem, żeby się nam ten papierek nie rozwalał. Tu też dosyć ostrożnie postępujemy z drugą stroną. Tak, żeby po prostu się nie rozsypywało i żeby nie zniszczyć tej rośliny. Co z nią robimy dalej? Otóż dalej sprawa jest dosyć prosta. Należy ją zamoczyć. Cholera, ta gazeta mi spadła do wody. Co za świat. I bierzemy naszą gazetkę i pakujemy bezczelnie do wody. Po to, żeby w czasie transportu cały czas roślina w środku była wilgotna. Teraz możemy ją... A możemy ją tu zostawić, a to będzie nam po stoliku kitać. Bo właśnie, nie powiedziałem jeszcze o bardzo ważnym i tajnym elemencie, czyli o torbie do śmieci czarnej. O, taka ładna torebka. I w tą torebkę zaraz zapakujemy roślinę, a później powiem, co zrobimy z nią dalej i dlaczego tak. Tak więc wyszukujemy przód torby. To czasami nie jest łatwe. Dogrzebujemy się do samego dna. Jesteśmy na dnie. Dobra. Delikatnie, wiem, że tego teraz nie widać. Delikatnie wkładamy
Nie rośnie. Torba foliowa na śmieci jest absolutnie nieprzepuszczalna. Zawijamy tą roślinę minimalnie, wypuszczamy większą ilość powietrza. Zawiązujemy nasz woreczek. Ja tej rośliny dzisiaj naprawdę nie wysyłam i w ogóle jej nie wysyłam. Ona jest przygotowana dla klienta, który po nią sobie dzisiaj przyjedzie, ale przy okazji posiadania roślin na zewnątrz w akwarium chciałem Wam pokazać, jak to zrobić. Ale się wkurzę na chwilkę. No to jest dosyć długie. Bierzemy po prostu i upierdzielamy ten worek. Się będziemy chrzanić. Chodzi mi o to, żeby tutaj po prostu zawiązać jakiś cholerny supeł. Poprzednio mi się to znacznie lepiej udawało. Teraz się troszeczkę spieszę, bo chciałbym, żeby film był poniżej 30 minut. No, załóżmy. Trzeba to zrobić dosyć dokładnie, żeby powietrze stamtąd nie wychodziło. I mamy wtedy w środku roślinę. Roślina zapakowana w papier, czyli zabezpieczona punkt A w miarę termicznie, punkt B zabezpieczona, jeżeli chodzi o wilgotność. Torba foliowa zabezpiecza przed tym, żeby ta wilgoć się nie ulotniła w przeciągu 2 dni, kiedy będzie sobie to jechało. Następny ruch to rzeczoną torebkę zawijamy w folię bąbelkową, która zupełnie niespodziewanie zmieniła kolor z białego na fiolet. Możemy na końcach je zakleić, żeby wyglądało ładnie i jest to bezpieczna przesyłka. Wetykamy standardowo opatki. Ostrożnie, żeby nie pognieść, zanim nie pogniotą tego na poczcie. Oczywiście dobieramy wielkość paczki do wielkości rośliny. Zamykamy, zaklejamy, adresujemy, idziemy na pocztę. Ewentualnie wysyłamy to kurierem. To jest wysyłka paczki z roślinami dość dużymi, dlatego pokazałem, jak to się robi w paczce. W paczce. Nie wiem, co jest w paczycach, ale w paczce jest na pewno roślina. Natomiast możemy wysłać rośliny także listem poleconym, jeżeli to są rośliny, że tak powiem, płaskie. Nie tego typu, gdzie sztywne liście i łodygi i korzenie to wszystko odstaje. Tylko, nie wiem, no rośliny na zasadzie trawek, które można płasko ułożyć i włożyć do listu. W zasadzie nie ma to większego znaczenia, ponieważ na poczcie i tak ktoś może postawić na naszej paczce, ewentualnie liście, na przykład lodówkę. I czy zabezpieczymy to w ten sposób, czy włożymy to do listu, gdzie będzie słabiej zabezpieczone, nie ma to już większego znaczenia. Jak na razie klienci, do których wysyłałem paczki z roślinami, byli zadowoleni, twierdzili, że wszystko dotarło tak, jak powinno. Więc liczmy tylko na to, że poczta będzie przewozić mało lodówek. A teraz, kurde, muszę to wszystko zlikwidować, bo przecież ja tej rośliny nigdy nie wysyłam. Widzicie? Patrzcie, jakie straty. Zmarnowałem normalnie worek. O, proszę. No to właśnie, to taka ciekawostka. Tak, dostanie to klient. Się będzie zastanawiał, kuźwa, co to i co on tu narobił? Gazetę zmarnowałem, a miałem jeszcze wieczorem poczytać. O. Ta-dam! Jak nie przypiąłem do liści, to sama wylezie, ale chyba trochę mocno tam zadziałałem. Dobrze. Ta-dam!
chlub do wody. Reszta do kosza. I pokazałem Wam mniej więcej, bo każdy może w własny inny sposób wynaleźć, jak to zrobić. Natomiast jedna rzecz. To jest paczka w wersji letnio-jesiennej, kiedy temperatury są dodatnie i to znacznie dodatnie. Jeżeli robimy paczkę zimą, co w sumie może być dosyć ryzykowne, należy ją znacznie lepiej zabezpieczyć oprócz takiej folii jeszcze w papier. Kilka warstw papieru, które będą utrzymywały ciepło. I nigdy nie wysyłamy paczki po środzie, ponieważ na poczcie sobota i niedziela jest dniem wolnym od wożenia czegokolwiek, więc paczki wysłane w piątek docierają w poniedziałek, paczki wysłane w czwartek być może dotrą w piątek, ale pewności żadnej nie ma. To tyle, na tyle i na przecie. W ramach pomocy charytatywnej dla mieszkańców Sahary postanowiliśmy zrzucać im wodę w akwariumach 300-litrowych. Odnieśliśmy ogromny sukces, gdyż padające akwariumy zmniejszyły ilość potrzebujących do zera. Polska przyłączy się do akcji NATO i też będziemy zrzucać akwaria, ale tylko i wyłącznie tekturowe, żeby było lżej. Dzięki akcji NATO na Saharze jest teraz najwięcej akwarystów martwych, ale zawsze. Czarni akwariści muszą wziąć się mocno w garść, bo w następnej kolejności przewiduje się zrzuty nie tylko wody. Będą jeszcze pokarmy dla ryb w jednotonowych kontenerach. Ja nie wiem, o co pan pyta, bo ja tu z bratem grzyby zbieram do worka, a raczej brat zbiera tam z tyłu, bo ja się mało znam na grzybach, proszę pana.